Witam Was, kochani, w tą niedzielę i dzisiejszy program, odcinek nazywam English Mental. Czyli słuchajcie, mental, przygotowanie mentalne. Anglicy mogą powiedzieć it takes mental preparation to be good at English. Potrzeba przygotowania mentalnego, żeby być dobrym w języku angielskim. W skrócie, kochani, nie ma żadnego przypadku w tym, że wiele osób, wielu rozwojowców, wiele sławnych osób głośno o tym mówi, że żeby być w czymkolwiek dobrym, bardzo dobrym, trzeba wyrobić sobie odpowiednie nawyki. Nawyk po angielsku habit. So you must be in the habit of learning English consistently. Musisz mieć w nawyku uczenie się angielskiego systematycznie. A co zrobić, żeby uczyć się języka angielskiego systematycznie? To proste. Trzeba polubić język angielski. I dzisiaj nie bez powodu jestem w samochodzie, ponieważ chciałbym Wam porównać język angielski z nauką jeżdżenia samochodem. So, learning how to drive a car and learning English. Nauka jazdy samochodem i nauka języka angielskiego. Słuchajcie, jest niesamowita analogia. Po pierwsze, słuchajcie, znam gości, którzy mówią, ja wsiadłem do samochodu po raz pierwszy w życiu i ja od razu jechałem bez problemu, byłem takim kocurem, że się w głowie nie mieści. Brawo! No jak taki byłeś, to ci gratuluję, jesteś po prostu wyjątkowy. Genius, geniusz, talent, kryształ i tak dalej. Natomiast większość osób miała tak jak ja. Pomimo tego, że zdałem prawo jazdy za pierwszym razem, pamiętam swoje pierwsze wejście do samochodu. Kierownica, biegi, te wszystkie pedały, kierunkowskazy, światła. No to wszystko po prostu było masakryczne. Po prostu bania mała. I tak jest też, kochani, z nauką języka angielskiego. Na początku Wam się wydaje, że tyle tego wszystkiego jest, że tyle jest do nauki. No, jak ja to ogarnę? It's just impossible. Jest to niemożliwe. No i teraz zobaczcie, co się dzieje z osobami, które zaczynają systematycznie trenować jazdę samochodem. So, people who are consistent in driving a car. Słuchajcie, tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu oni się rozwijają, jak są systematyczni, ponieważ wszystkiego się można nauczyć, będąc systematycznym. I co się dzieje po kilku latach, albo nawet po kilku miesiącach? Powiem Wam, co się dzieje. Jadę samochodem, komóreczka, niektórzy fajeczka, blenie palić papierosów, rozglądamy się, no po prostu pełna automatyzacja. Pełna automatyzacja. I absolutnie nie mówię, żebyście jeździli z komórkami przy uchu i tak dalej, natomiast takie są fakty, tak ludzie jadą. I o co tu chodzi? Chodzi o to, kochani, że już tak to zautomatyzowaliście, że po prostu you made it automatic. Sprawiliście, to jest automatyczne. Jedziecie po prostu i to jest wszystko klarowne, jasne. Tak samo jest z angielskim. The same situation takes place when you learn English. Dokładnie tak samo jest z angielskim. Tyle tylko, że niektórzy idą w swoim rozwoju językowym, a niektórzy nie są systematyczni. Słuchajcie, ja jestem totalnym plackiem, jeżeli chodzi o gotowanie. Totalnym. Coś tam staram się zrobić sobie i tak dalej, ale generalnie jestem pancake'iem, jeżeli chodzi o gotowanie. Ale jestem przekonany, że gdybym miał nauczyć się, gdybym był systematyczny, to jest tylko kwestia kilku tygodni, jakbym był dobry, a kilku miesięcy, jakbym był po prostu bardzo dobry w gotowaniu. Tak samo jest, kochani, z nauką języka angielskiego. I teraz tak, żebyście mieli jasność. Porównajcie sobie to i zastanówcie się, bo to wszystko jest kwestią wyborów. Pamiętajcie, na przykład moim celem jako trenera językowego, co tłumaczę to już na pierwszych zajęciach, nie jest nauczenie Was angielskiego. Moim celem jest sprawienie, że Wy polubicie angielski. Mental preparation. Dlatego to nazwałem English mental. Taka mentalność w kontekście uczenia się języka angielskiego. Rozwój mentalny. Ok? Patrzcie, jak często jest tak, że przychodzicie do domu zmęczeni z pracy, ze szkoły, z czegokolwiek i pomimo tego, że jesteście zmęczeni, macie czas, ochotę na zrobienie rzeczy, które lubicie. To może być obejrzenie filmu, to może być przeczytanie książki, to może być cokolwiek. Because you like it. You're in the habit of liking it. Lubicie to, jesteście, macie w nawyku lubienie tego. A więc kochani, angielski jak jazda samochodem. To jest tylko kwestia czasu, jeżeli będziecie systematyczni, że dla Was mówienie po angielsku stanie się automatyczne. Na początku to zawsze jest takie, no to straszne, takie przytłaczające, jak wszystko. Natomiast, jeżeli będziecie systematyczni, if you're consistent, dlatego to słówko English is easy peasy lemon squeezy when you learn it consistently, regularly, systematically, wówczas nie ma opcji, żeby się nie nauczyć angielskiego. Po jakimś czasie zaczniecie mówić płynniej, a później to będzie jak z tym samochodem.
komóreczka, jedziemy sobie, w ogóle się rozglądamy. Masakra totalna. To jest niebezpieczne, aż do tego momentu, że to się staje niebezpieczne nawet, bo to jest tak proste, że już nie myślimy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa na drodze. No i ten przykład myślę, że jest dobrym przykładem. Stay consistent, bądźcie systematyczni, odwiedzajcie kanał, subskrybujcie i taki English mental będziecie mieli. Myślę, że systematycznie będę nagrywał takie odcineczki w kontekście rozwoju mentalnego, mental preparation. It takes mental preparation to get better at English. Potrzeba przygotowania mentalnego, żeby stać się lepszym w angielskim. No i tak to będzie wyglądało. Wszystkiego dobrego, bądźcie systematyczni, jedziemy. Hej!